Skoro tu zaglądacie, to chyba lubicie nasze wideoniusy, co nas bardzo cieszy, dlatego kontynuujemy ten zwyczaj, serwując Wam dawkę świeżych wieści, choć w tym tygodniu skupimy się głównie na smartfonach. No to nie przeciągając, zaczynamy! W zeszłym tygodniu media prześcigały się w tym, co nowego pokaże Google na swojej konferencji. Miał być odświeżony Nexus 7, a część nawet łasiła się na Nexusa 5, ale chyba nikt nie spodziewał się, że nowym urządzeniem dostępnym w sklepie Google Play będzie smartfon Samsung Galaxy S4. Aczkolwiek nie będzie on wyposażony w nakładkę TouchWiz, a jedynie czystego Androida, którego Google obiecuje na bieżąco aktualizować i co ciekawe, nie będzie on posiadał zablokowanego bootloadera. Za takie zestawienie Google chce tylko $649, co może przyczynić się do jeszcze lepszych wyników sprzedażowych, choć Samsung nie może narzekać na dotychczasowe 6 milionów sprzedanych S4 w zaledwie 2 tygodnie od wprowadzenia na rynek. Jeżeli to tempo zostanie utrzymane, to osiągnięcie zamierzonych 10 milionów sztuk w ciągu miesiąca może zostać osiągnięte. Jak widać, Galaxy S4 sprzedaje się znacznie lepiej niż jego poprzednik, który zaledwie pierwsze 3 miliony odnotował dopiero po 3 tygodniach. A jakby tego było mało, to Samsung już mocno pracuje nad kolejnymi wersjami swojego flagowca i może okazać się, że Xperia Z zyska bardzo poważnego rywala w postaci Galaxy S4 Active, który ma być jak standardowa czwórka, tylko dodatkowo zostanie odpowiednio wzmocniony i uszczelniony, dzięki czemu woda nie będzie mu straszna. Kolejną wariacją ma być model Zoom, ale jego specyfikacja będzie bliższa wersji mini, czyli dość słabo, a czynnikiem wyróżniającym ma być aparat z matrycą 16 megapikseli i 10-krotny zoom optyczny. Jak widać, Samsung oraz pierwsi klienci uwierzyli w Galaxy S4, tylko pozostaje pytanie, czy słusznie. No o tym przekonacie się już po tym weekendzie za sprawą mojej wideorecenzji, do obejrzenia której już teraz pragnę Was zaprosić. Ale nie tylko Samsung może się cieszyć, bo powody do, że tak to nazwę, dumy ma także Microsoft, bo oto według najnowszych raportów system operacyjny Windows Phone osiągnął 3. lokatę na liście najbardziej popularnych systemów mobilnych, wyprzedzając tym samym BlackBerry. Ale jeśli zobaczymy na globalny wynik, to udział na rynku systemu Microsoftu wynosi zaledwie 3,2%, co w porównaniu do Androida, który dzierży 75% rynku, czy nawet iOS z nieco ponad 17% udziału, wydaje się wynikiem bardzo skromnym. Choć w niektórych krajach Windows Phone ma się znacznie lepiej i zasila blisko 20% smartfonów, między innymi w Polsce oraz Meksyku. Niemniej jednak ekspansja Microsoftu trwa w najlepsze i może w tym pomóc główny partner biznesowy, czyli Nokia, która kilka dni temu zaprezentowała swój nowy flagowy produkt Lumia 920. Która dotychczas nosiła nazwę kodową Catwalk. Smartfon jest pewnego rodzaju ewolucją modelu 920 i oferuje ekran o przekątnej 4,5 cala z rozdzielczością 768x1280 pikseli, ale zamiast LCD mamy tu do czynienia z AMOLEDem chroniony szkłem Gorilla Glass 2. Natomiast jego sercem będzie dwurdzeniowy Snapdragon S4 Pro z zegarem 1,5 GHz, którego wspomoże 1 GB pamięci RAM, zaś na dane otrzymamy 16 GB. Obudowa to wciąż poliwęglan, ale z dodatkiem aluminium, co odchudziło nieco urządzenie do grubości 8,8 mm oraz wagi 135 gramów. Oczywiście Nokia w dużej mierze skupia się na aparacie, choć nie chodzi tu o optykę, a o oprogramowanie. Telefon w sprzedaży pojawi się już w czerwcu w sugerowanej przez producenta cenie 470 euro. Ale odnoszę wrażenie, że Chińczycy nieco przytarli nosa Finom, prezentując swojego androidowego smartfona także z wyświetlaczem 4,5 cala z rozdzielczością 720p, a mowa o Grand X2 In. I ZTE ponownie zamierza skorzystać z platformy Intela, wsadzając do środka dwurdzeniowego Atoma Z2580 z zegarem 2 GHz. Co prawda z pamięcią nie poszaleli, bo będzie jej zaledwie 1 GB, ale to i tak bardzo mocna specyfikacja, która może zamieszać na rynku, jeśli oczywiście zostanie zachowana odpowiednio niska cena, ale tej jeszcze nie znamy. No to się narobiło tych tematów pobocznych, a przecież nie dokończyłem sprawy konferencji Google, na której nie pokazano nic, czego wszyscy oczekiwali. A do tego należy zaliczyć także nową wersję Androida z numerkiem 4.3, która na rynek ma zawitać dopiero 10 czerwca wraz z białą wersją kolorystyczną smartfona Nexus 4, a ten zachowa cenę dotychczasowego czarnego modelu. Zapytacie więc, po co Google robił tą konferencję? No bo chyba nie po to, aby obwieścić światu sprzedaż
też Galaxy S4. No i macie całkowitą rację, bo po pierwsze król wyszukiwarek chciał pochwalić się światu, że jego sklep odnotował już ponad 48 miliardów pobrań, więc była to dobra okazja do pewnych zmian i tak oto doczekaliśmy się synchronizacji powiadomień na wszystkich naszych urządzeniach z jednym kontem. Pojawią się też osiągnięcia w grach zapisane w chmurze na wzór konsol, a także zostanie utworzony serwis Google Music z płatnym planem za niecałe $10 miesięcznie. Uporządkowano też sprawy komunikatora Google Talk i co ważniejsze dla nas dodano obsługę języka polskiego do grafu wiedzy, dzięki czemu możemy już w naszym ojczystym języku zadawać wyszukiwarce Google bardziej naturalne pytania. Zmiany dotknęły także map Google, dodając m.in. trójwymiarowe ujęcia. Listę zamyka przerobienie niemal w całości Google+, ale czy nowy wygląd przypadnie użytkownikom do gustu? No trudno powiedzieć. Podobne wątpliwości mam także w kwestii sukcesu androidowej konsoli Shield od Nvidia, która już teraz rozpoczęła jej przedsprzedaż w cenie $349 i zapewnia, że pierwsze urządzenia wraz z dwiema grami trafią do nabywców już w czerwcu, ale dotyczy to jedynie obywateli Stanów Zjednoczonych oraz Kanady. Powstaje jednak pytanie, czy taki produkt jest opłacalny w zakupie, bo tarcza to tak naprawdę 5-calowy ekran o rozdzielczości 720p, wyposażony w 2 GB pamięci RAM, procesor Tegra 4, składający się z 4 rdzeni Cortex A15 taktowane zegarem 1900 MHz i układem graficznym klasy GeForce z 72 jednostkami wykonawczymi, a to wszystko zamknięte w odpowiedniej obudowie przypominającej pada. Oczywiście taki ekran wydaje się malutki, ale konsola zapewnia możliwość streamingu gry na ekran komputera, choć jeśli mamy komputer, to po co nam Shield? A na koniec mam dobrą informację dla osób, które nie wierzą, że Electronic Arts jest nastawiony na zmiany. Bo trudno uznać to za prawdę, ale tak jest i władze przyznały, że ich program Online Pass, czyli specjalny kod pozwalający nam na granie w sieci w zakupione przez nas gry, okazał się niewypałem i firma zamierza z niego całkowicie zrezygnować. Oczywiście takie rozwiązanie było ciosem w rynek gier używanych, które nie umożliwiały granie w multiplayerę bez wykupienia dodatkowego kodu. Natomiast zupełnie za darmochę możecie sobie pograć w grę od Google, która aktywuje się po wpisaniu do wyszukiwarki słów Atari Breakout, po czym należy przejść do wyników obrazków, gdzie możecie sobie już pograć. No i tym miłym akcentem żegnam się z wami, licząc na łapkę w górę i że będziecie wypatrywać wideo recenzji Galaxy S4. Dlatego do usłyszenia całkiem niebawem.